Brytyjski wywiad poinformował, że okolice miejscowości Pawliwka i Wuchwedar w obwodzie donieckim były miejscem prowadzenia intensywnych walk. Rosja i Ukraina zaangażowały w tym rejonie znaczne siły. Dodano, że rosyjska piechota morska poniosła tam ciężkie straty. Rejon ten pozostaje miejscem ciężkich walk. Prawdopodobnie częściowo dlatego, że Rosja ocenia ten obszar jako potencjalny punkt startowy dla przyszłego dużego natarcia na północ, mającego na celu zajęcie pozostałej części obwodu donieckiego, znajdującego się w rękach ukraińskich. Jest jednak mało prawdopodobne, by Rosja była w stanie skoncentrować wystarczające siły do dokonania przełomu operacyjnego, przekazał wywiad. Amerykański wywiad wojskowy przekazał, że w wojnie lądowej przewagę będą mieć Ukraińcy, choć dodaje, że przed nimi ciężkie walki. Jednocześnie problemem dla strony ukraińskiej będzie rosyjska przewaga w wojnie powietrznej. Przede wszystkim dysponują oni znacznie większymi siłami powietrznymi, które miały duże doświadczenie bojowe w Syrii. Rosyjskie siły powietrzne rutynowo obracały w pył syryjskie miasta, zrzucając tysiące bomb. Dodano, że dywanowe bombardowania w Syrii okazały się niestety skuteczne, a Putin jest skłonny powtórzyć to rozwiązanie w Ukrainie. Ukraińskie wojsko otrzymało francuskie wyrzutnie wieloprowadnicowe LRU. Zasięg działania systemu wynosi od 70 do 84 km w zależności od użytej amunicji. Jest to wymierny dowód przyjaźni łączącej prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Emmanuela Macron, przekazał we wtorek na Twitterze minister obrony Ukrainy Oleksiy Reznikow. Jeśli zainteresował Cię ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.